Jacek Hoga, Fundacja Dharma. Dzień dobry. Tak tylko wziąłem do ręki, bo też mi się podoba. Nie dostanę go potem. Tylko do końca września będę mógł mieć w ręku. To tak przy okazji. Materiał nagrywamy, jak jeszcze trwają targi, ale my już jesteśmy w Toruniu. Celowo nie nagrywaliśmy materiału z targów, żeby nie gonić się z innymi na to, kto prędzej pokaże, nie wiem, propozycje Grota 3 albo inne tego, albo znowu ten pistolet, który ma być i ma być najpierw dla cywilów i z fabryki broni państwowej czy tego typu rzeczy. Chcieliśmy z dystansem. Dlatego materiał jest nagrywany, jak już wróciliśmy do domu. Jak sama nazwa wskazuje, będzie o grocie i będzie o wocie, co się wydaje nie do końca intuicyjne być może dla niektórych z Państwa. Otóż rozmawiając na targach z wieloma ludźmi, którzy wiedzą coś więcej o grocie, a nie mogą mówić przed kamerą rzeczy, które wiedzą, doszliśmy wspólnie do takich kilku konkluzji, które potem mi się skojarzyły z WOT-em. Skojarzenie z WOT-em już jest całkowicie moje, ale również tutaj nie tylko WOT, może być wiele innych działań, nie tylko w zakresie obronności, czy dostępu do broni, czy jakiejkolwiek innej dziedziny życia publicznego. I to bardzo ładnie widać na grocie. Grot, jaki jest, każdy widzi. Nie jest najlepszym karabinkiem na świecie, jak twierdził były minister Macierewicz. No ale ten człowiek nie ma żadnych skrupułów, żeby mówić rzeczy, które, mówiąc delikatnie, nie spotkały się nawet przypadkiem, idąc szeroką w Toruniu, z prawdą. Ale nie jest to też najgorszy karabinek na świecie. A nie jest dobry, jest przeciętny. I nie może być niczym więcej niż przeciętnym karabinkiem. Dlaczego? Powodów jest kilka. I wszystkie właściwie z nich, większość z nich, sprowadza się do założeń taktyczno-technicznych, a część sprowadza się do biurokracji. Może zacznijmy od tego drugiego, od biurokracji. Jakiś pira z oko 40%, może 35% pracowników fabryki broni w ogóle tam nie powinno pracować. To jest biurokracja, która jest tylko po to, żeby ludzie, którzy pomagali w kampaniach, mogli mieć jakąś pracę i poczucie, że wnoszą coś pozytywnego. Nie wnoszą tylko koszty. I to jest opinia nie tylko moja, to jest opinia nie tylko ludzi, którzy są służą, że tak powiem, pod tym zarządem, pod poprzednim, przed poprzednim jeszcze. Taka jest po prostu obiektywna rzeczywistość, ale tego się nie da przecież zmienić, no bo świat jest, jak i wszyscy wiemy, jaki jest. I trzeba po prostu zacisnąć zęby i koszty, które sobie generujemy, muszą być wysokie, bo muszą te pociotki wszystkie tam zarabiać, bo inaczej się po prostu nie da. Ja nie chcę żyć w świecie, w którym po prostu muszę akceptować taką rzeczywistość. Wolę wskazywać, że jest wadliwa i wskazywać na to, że nie we wszystkich czasach i nie we wszystkich ustrojach tak to działało. Merytokracja jest możliwa. Może nie w demokracji parlamentarnej, natomiast jest możliwa. Dalej. Mamy karabinek, z którego jesteśmy dumni i obojętnie, czy ci, czy poprzedni będą mówili, że to musi być karabinek z państwowej fabryki i jesteśmy dumni, że mamy z fabryki państwowej karabinki dla polskiego wojska. Otóż tajemnicą Poliszynela, i mówię tu też o swoich rozmowach z wczoraj, z przedwczoraj z MSPO, jest to, że to jest karabinek, który nie jest produkowany właściwie przez fabrykę broni. On jest składany przez fabrykę broni, ona ma prawa autorskie, ale olbrzymią część wysiłku produkcyjnego mają na sobie firmy prywatne polskie. I to bardzo dobrze, że tak jest. Problemem jest to, że zawsze na górze musi być jakaś czapa, która jest państwowa. Do głowy nikomu nie przyjdzie, żeby zaakceptować myśl, że można mieć karabinki kupione po prostu w prywatnej polskiej firmie. Jest ich mało. Czemu ich jest mało? No bo nikt w nich urzędowo nie kupuje, przynajmniej nie Polacy, bo zdarzają się państwa zagraniczne, sojusznicze, które kupują w polskiej prywatnej firmie broń wojskową karabinki. I teraz przejdźmy do założeń taktyczno-technicznych i rozmowy mojej z ludźmi technicznymi na MSPO, którzy cokolwiek o grocie wiedzieć mogą, a nie mogą z przyczyn oczywistych występować przed kamerami, na pewno nie w tak wrażym medium jak Fundacja Adarma. Dlaczego ten karabinek nie może być po prostu dobry, świetny? Dlatego, że już jest przyjęty do uzbrojenia
I wojsko się bardzo boi przyjmowania czegoś nowego. Nie mają takich strachów Czesi. Oni mają swojego, w cudzysłowie, grota, tak? Ich karabinek ma już trzecią wersję, nazwę modną sprzed wojny. Pierwszy nie był współzamienny z drugim, trzeci jest w ogóle niewspółzamienny co do części z drugim. I dzięki temu mogli skokowo poprawiać błędy, które wynikły z błędnych założeń. My tych błędnych założeń kilka mamy, teraz do nich właśnie będziemy dochodzić i nie możemy ich tknąć, bo nie. Bo nie będzie części współzamiennych pomiędzy kolejnymi generacjami, a tak naprawdę nie potrzebujemy nowej generacji, potrzebujemy grota 2 roboczo. Jakie są różnice? Albo jakie są wady? Otóż waga tego karabinku jest zbrodnią na ludzkości, na żołnierzu. Każdy, kto robi karabinek ważący 3,5 kilo, strzelający tak mimikrycznym, taką mimozą jak 223 Remington, czy jego wojskowa odmiana, robi to źle, tak? Jeśli jego karabinek waży 3,5 kilo, żeby strzelać nabojem 5,56x45, znaczy, że coś poszło nie tak. I co poszło nie tak w grocie i czemu grot nie zejdzie poniżej 3 kilo, a szanujący się karabinek, naszym zdaniem, zdaniem Fundacji Dharma, karabinek piechoty w tym kalibrze nie powinien ważyć więcej niż 3 kilo, chyba że go zaczniemy obwieszać jak choinkę, co jeszcze jest modne, ale coraz mniej, mam nadzieję. I te wady w kolejności to będzie tak. Kolejność dowolna. Współzamienność pomiędzy poprzednimi generacjami i proponowaną generacją. Raz. Założenie modularności. To jest największy problem. Modularność, czyli łatwo, no bo nie szybko, ale łatwo wymienna lufa. Jak ktoś zna wojsko, nie tylko polskie, jakiekolwiek, to wie, że żaden żołnierz w żadnej jednostce nie będzie miał luf do wyboru, a już na pewno nie w polskiej, bo wtedy numery by się nie zgadzały i w ogóle nie wiedzieliby, co z tym zrobić, że jak to jeden karabin, dwie czy trzy lufy, jak to zapisać w papierach. W związku z czym tak, łatwość wymiany lufy jest całkowicie zbędna, a generuje koszty wagowe i finansowe. W obsadzie lufy, w tej części, która ma umożliwić powtarzalne zakładanie lufy. Dalej, komora zamkowa. Komora zamkowa jest największym problemem, największą zaszłością modularności. Nie mamy grotów bezkolbowych, najprawdopodobniej ich mieć nie będziemy, a nawet jeśli byśmy je mieli, to dużo bardziej się opłaca zaprojektować karabinki podobne, ale nie współzamienny komorą zamkową. Poprzez to, że komora zamkowa ma być współzamienna pomiędzy bezkolbowcem a kolbowcem, generujemy koszty finansowe i przede wszystkim wagowe w tej platformie strzeleckiej, jak to dzisiaj modnie się mówi. Długość pomiędzy chwytem a stopką kolby w bezkolbowcu będzie jeszcze dłuższa niż potrzeba, waga będzie większa, problemy techniczne będą dodatkowe, które będzie trzeba obejść po to, żeby ta sama komora zamkowa mogła być użyta i tutaj, i tutaj. I kolejnym problemem jest tłok, krótki skok tłoka. To było modne w momencie, jak rozpoczynano koncepcyjne rozważania na temat grota 10 lat temu ponad. Natomiast w tej chwili wszyscy wiedzą, że bezpośrednie działanie gazów na suwadło, DI z angielskiego, jest po prostu lżejsze, tak samo sprawne i oprócz tego, że jest lżejsze, to jeszcze nie ma tego ciążenia na lufę, które jest typowe dla grota. W związku z czym, jeżeli byśmy usunęli krótki tłoka, który jest zupełnie niepotrzebny, ten sposób działania systemu samopowtarzalnego czy automatyki broni. Jeśli usuniemy wymianę lufy, możliwość wymiany szybkiej lufy, jeżeli usuniemy współzamienność komory zamkowej pomiędzy dwoma konstrukcjami, z których jedna w ogóle nie jest przyjęta do uzbrojenia, to nagle jesteśmy w stanie zejść poniżej 3 kg. Do 3100 gramów jesteśmy w stanie zejść, jeżeli odchudzimy trochę lufę, bo jest grubsza niż potrzeba, no bo znowu
decydenci, którzy decydują o tym, jaką wersję kupić, mają taką powszechną wiedzę w stylu, że 16 cali będzie lepsze niż 14,5 cala, albo że lufa grubsza będzie lepsza od lżejszej. Jedno i drugie jest taką powszechną wiedzą, która jest całkowicie nieprzekładalna na rzeczywistość bojową. Konia z rzędem temu, kto zauważy różnicę w balistyce pocisku 14,5-16 cala na polu bitwy wewnątrz 300 metrów, czyli tam, gdzie się używa tej broni, żeby trafić nieprzyjaciela. A balistyka końcowa, czyli sposób zachowania się pocisku w ciele, będzie też identyczny z perspektywy użytkownika na polu bitwy. Laboratoryjnie tak, oczywiście będziemy widzieli różnicę, te 2%. Może do 3 prędkości początkowej na przykład. To jest zupełnie bez sensu i to jest rzecz zupełnie niezrozumiała. Ale jeżeli da się zejść do 300 w ramach tych ograniczeń, czyli komora zamkowa na przykład, ale usuwając już wymienność lufy, to tym bardziej możemy zejść poniżej 3 kilo. Bez problemu można zrobić 2,7 bez optyki czy bez wskaźników laserowych, które tak naprawdę dla zwykłych żołnierzy są zbędne, zwłaszcza w epoce termowizji. No to możemy zyskać w stosunku do aktualnej wersji w wojsku ile? 700-800 gram wagi. Przy strzelaniu dokładnie tym samym nabojem, przy tej samej perspektywie pola bitwy, przy tej samej balistyce. I dlaczego powiedziałem, że to jest tak samo jak z WOT-em? Otóż WOT ma pewne założenia wstępne, których nie można ruszyć. I tu znowu rozmowa z jednym oficerem, którego poznaliśmy w 2017 roku w dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej i z którym miałem wielką przyjemność rozmawiać na targach teraz. Jeżeli mamy, i to są jakby na podstawie rozmowy z nim, to są moje opinie, nie jego. Jeżeli mamy pewne założenia wstępne, które są obiektywnie, to nie naprawimy tego konia trojańskiego, czy może inaczej, nie konia trojańskiego, wielbłąda stworzonego przez komisję, tak? Jest takie powiedzenie niemieckie, że wielbłąd to jest koń stworzony przez komisję. Niby ma wszystkie cechy, które ma koń i niektóre jeszcze lepsze, ale w praktyce nie wychodzi tak dobrze jak konie. W związku z czym WOT to jest właśnie taki wielbłąd stworzony przez komisję, tworzony od góry i tutaj można wiele rzeczy, o których od lat mówimy, dodać. Tworzony od góry z błędną strukturą brygad, z błędną strukturą batalionów, z błędną rekrutacją, błędnym szkoleniem, błędną formą szkolenia, błędną formą służby. I próbujemy od kilku lat, i teraz nowy dowódca próbuje reformować znowu po raz enty ten rodzaj sił zbrojnych, mając świadomość, że jest wiele niedociągnięć, ale tych fundamentalnych, założonych, podstawowych wad nie może usunąć, nie chce usunąć i nie chce, co gorsza, ich wskazywać w ramach Komisji Obrony Narodowej czy przedstawić ministrowi obrony narodowej. Być może robi to w kuluarach, tego nie wiemy. W związku z czym tak, i to jest dalej, to samo można by powiedzieć o dostępie do broni. W Polsce są pewne wstępne założenia, których musimy przestrzegać i wtedy wychodzimy z pozwoleniem na broń, które jest rzekomo tak samo łatwe, posiadanie samochodu, tak samo jak posiadanie samochodu jest rzekomo tak samo łatwe posiadanie broni. No ale jak niedawno wykazywaliśmy, może zrobimy na ten temat osobny materiał wideo, no wcale tak nie jest, bo jeszcze nie słyszałem, żeby obowiązkiem, jeżeli chcę kupić samochód, żeby miał obowiązek najpierw kupić certyfikowany garaż, który będzie zamykany na certyfikowany kluczyk, do którego żona nie będzie miała dostępu i w razie utraty prawa jazdy, żebym nie słyszałem, żeby ktoś musiał komisyjnie zdać samochód do magazynu policyjnego automobilów. Tak? W związku z czym nie okłamujmy siebie, nie okłamujmy innych. To nie jest tak łatwe jak posiadanie samochodu w Polsce. Wnioski? Właśnie. Zacznijmy łamać te rzeczy, o których się nie myśli. Zacznijmy myśleć poza schematami, które wbiliśmy sobie do głowy. Proszę pamiętać, że w wojnie w obronie Konstytucji 3 maja nie byliśmy w stanie wystawić 100 tysięcy żołnierzy ze względu na ograniczenia, których się nie dało obejść, ustrojowe. Natomiast ułamek I Rzeczpospolitej, Księstwo Warszawskie w 12 roku na II wojnę polską Napoleona wystawił ponad 100 tysięcy
żołnierzy, czyli przekładając to na wojnę w obronie Konstytucji, mogliśmy wystawić 400 tysięcy żołnierzy za własne pieniądze na służbie własnemu królowi, który podlegał pod polską Konstytucję i mogliśmy mieć marzenia o tym, żeby mieć wolną Polskę, ale obiektywne trudności, których nie wolno mijać, tylko trzeba zaakceptować i trzeba w ramach tych trudności starać się zrobić jak najlepiej, spowodowały, że wojnę w obronie Konstytucji przegraliśmy, potem był drugi rozbiór Polski i cała reszta historii, za którą płacimy do dzisiaj. Oby nasze dzieci nie musiały płacić za to, że źle konstruujemy tak prostą rzecz jak karabinki piechoty, czy tak prostą rzecz jak Wojska Obrony Terytorialnej.